la Di Marie. Arbeloa. Przejął piłkę, Kaka 1-0, tak otwiera się wynik na Santiago Bernabeu. Kaka, 8 minuta, gol dla Realu. Szybko, szybko Real Madrid uporał się z baskijską obroną. Dzisiaj jeden z dziennikarzy marki napisał, Kaka jest Kaką i zawsze będzie Kaką. No właśnie, w takich sytuacjach Brazylijczyk wie co zrobić z piłką. Naprawdę z imponującym spokojem wykończył tę akcję, to jego drugi gol w tym sezonie. A przecież niedawno wrócił na boisko po tej długiej kontuzji. Tutaj zabrakło, no przede wszystkim w tym to wybicie Elustondo było paskudne. Natomiast zabrakło też asekuracji na granicy 16 metra. Kaka spokojnie miał dużo miejsca na to, żeby lewą nogą tę piłkę spokojnie koło Claudio Bravo. Potracił tam równowagę, poślizgnął się, ale piłki nie utrzymał. Xabi Alonso, Kaka i Ronaldo, Cristiano Ronaldo, lewa noga i przerywa swoją krótką, ale jednak jak na tego piłkarza znaczącą niemoc strzelecką Cristiano Ronaldo. 21 minuta i 23 gol Portugalczyka w tym sezonie. No to już tylko 4 drużyny zostały mu w Primera Division na rozkładzie, bo Real Sociedad był jedną z tych 5, którym gola nie strzelił. 428 minut taką pasem bez zdobycia bramki miał Cristiano Ronaldo w momencie, kiedy ten mecz się rozpoczynał, a więc do 450 minut nie dotarł. Najgorsza pasa w Manchesterze United to 894 minuty, w Sportingu 888, a więc póki co w Realu mniej więcej w połowie zakończył swoją serię bez gola, w połowie tamtych pas. Powiedziałem, że pokonał w tych sytuacjach podbramkowych. Tak przypomina bardzo Karima Benzemę swoją postawą. Piłkarz Stogo. Bez jakiegoś przekonania, pewności, agresji. Ronaldo! 3-0! Dogonił Cristiano Ronaldo w tym momencie. Leo Messiego, 24 gol. Fantastycznie wyszedł w powietrze, fantastycznie wyskoczył. No i też technika strzału nienaganna. Obrona drużyny z San Sebastian dzisiaj gra katastrofalnie. No i jakaż radość Cristiano Ronaldo. Na 26 urodziny zażyczył sobie prezentu w postaci zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Co jest dosyć zabawne, bo to przecież za kilka miesięcy dopiero się rozstrzygnie. Jakoś tak nic innego nie przyszło mu do głowy po prostu. A może właśnie wszystko tak już tak... San Sebastian, że to są najlepsi piłkarze tej drużyny. Griezmann i Xabi Prieto. No, były to obawy zdecydowanie na wyrost. Tamudo! I przypadkowo pada bramka dla Realu Sociedad. Trudno w taki czysty, klarowny sposób zapisywać ją Raulowi Tamudo, bo tak naprawdę to ten pojedynek z Ikerem Casillasem przegrał. A to, że potem piłka się odbiła i wpadła do siatki, no to tutaj miał dużo szczęścia napastnik Sociedad. A jak mówiłem, że z reguły tą swoją bramkę zdobywają i dzisiaj, no właśnie, to nie od Raula Tamudo nawet ta piłka się odbiła, tylko od Arbeloi właśnie. Raczej jest to samobójczy gol piłkarza, który przed chwilą się na boisku pojawił. Arbeloa nie. A, przepraszam, Albiol przed chwilą wszedł na... Miesień do kosza mamy. Marcelo, podejrzana sprawa. Marcelo i Canales. Ronaldo, Di Maria jak po sznurku, Adebayor strzela swoją pierwszą bramkę ligową dla Realu. Emanuel Adebayor, 89 minuta. Tak wygląda na to, że ustala wynik tego spotkania. Zanim przyszedł do Realu, bardzo długo nie grał w Manchesterze City. Od 3 grudnia nie pojawił się na boisku, ale zapewniał, że cały czas ciężko trenował, że z jego przygotowaniem fizycznym nie ma kłopotu, a rytm gry zyska tym szybciej, im szybciej będzie występował przez cały mecz. On jeden mecz tylko tak naprawdę dobry, znaczy jeden mecz rozegrał i do tego jeszcze strzelił 3 bramki z Lechem. Tak, z Lechem Poznań. A teraz Adebayor strzela gola 4. dla Realu Madryt. I w ten sposób królewscy jednak wygrywają dzisiaj różnicą 3 bramek. Co jak prześledziliśmy, nie udało im się od 20 listopada.